Tego. No, to znowu ja. Tym razem pójdzie trochę sprawniej, bo już co nieco umiem w te magiczne kolektory obrazu i dźwięku. A ten przycisk co robi? Opuściliśmy Leśne Królestwo Wierzchki w znacznie gorszych nastrojach niż tam przybyliśmy. Całą grupę dotknęła nagła rozłąka z Eleneą. Nie w szczególności, bo powinienem był nie dopuścić, by zawierała jakiekolwiek umowy. Bezsensowne zejście ze szlaku? O, tak, zgadzam się z Bjornem. Po chwili namysłu przywołałem swoje podniebne statko i polecieliśmy w dalszą drogę, szukając skradzionego ładunku pana X-a. Po pewnym czasie zobaczyliśmy w oddali trzy wioski, a po środku nich gospodę. Na horyzoncie dostrzegacie trzy wioski, które są usadowione dość blisko siebie i mają jakieś takie skrzyżowanie, tak jakby odstawić powiedzmy trzy wsie w równej odległości od siebie i poprowadzić drogi do środka. Czyli takie trójmiasto tylko ze wsi? Tak, tak, taka trójwieś. Taka trójwieś. A w środku jest co? Rondo. A w środku, tak, takie rondo. Po tym jak Cyrus poszedł pomagać chłopom w polu, szybko dowiedzieliśmy się, że w jednej z wsi, w Borku, nastał pomór jakiś. A i że grasuje tu jakaś banda zbójów pod przywódcem Lisiego Czerepa. Postanowiliśmy razem z Cyrusem tam pójść i rozmówić się z miejscowym łowczym. Reszta grupy powędrowała do centralnej gospody. Dochodźcie, przyglądam wam się jeszcze, lustrując was mocno wzrokiem. Ja odpowiadam spojrzeniem, nie mrugając. A ten łowczy to gdzie? No w Borku jest. No, no to pokażcie gdzie, a wy idzie tam do domu, spotkam. No dobra, no to jak wejdziecie do wioski... Czwarty, piąty... Piąty budynek po prawej stronie, na samym skraju. Dobra. Taki, no, chatka łowczego, no. No, wiem. Wiem jak wygląda łowczego się też kiedyś. Robiło. Dziwnie się przypatrzył te... Jakim cudem to przeszło? Tak. Reina, Bri i Cyrus zostali w karczmie, gdzie... Czym mogę pomóc? Wam, Tiflingom i... Tobie, Elfko. To znaczy... Postanowili pójść potem do wójta. My natomiast znaleźliśmy dom łowczego. Ja dokończyłem oprawę cielenia, a Cyrus wyleczył krasnoluda. Tam wpadłem na genialną myśl, która mogła okazać się odpowiedzią na zagwozdkę choroby we wsi. Coś mogło zdechnąć w górze strumienia, z którego czerpią wodę. Gdy reszta wróciła z wycieczki do wójta, wszyscy spotkaliśmy się w gospodzie, a po chwili dołączył do nas łowczy. Po krótkiej rozmowie padło pytanie, które zmieniło nastawienie grupy do łowczego. Przy stoliku siedzi jeszcze ten łowczy. Patrzę na tego łowczego. A ty nie jesteś czasem z tymi bandziorami, nie? Na pewno by ci powiedział. Widzę, że wasza latarnia intelektu nie śmieci. Nie! Insight. To jest... 23! Dzisiaj jestem sobą. No wydaje wam, że się troszkę kurwa w zeznaniach jakby kłócił. Co? No tak... Nie jesteś w 100% pewien. No. Może dlatego, że jest zmęczony albo coś takiego, ale... No... Jego odpowiedź nie była zbyt pewna. Wstaję. A jak będziemy... Podchodzę do tego krzesła i z nogi przewracam go tak na podłogę. Słuchaj, bo łamałem nogi za mniej. No tak, przestaliśmy mu ufać. Ale jako, że nie udało się wydusić z niego ani krzty informacji, zabraliśmy łachmytę ze sobą do lasu, by mieć go na oku. W lesie mieliśmy wrażenie, że ktoś nas obserwuje, a co jakiś czas znajdowaliśmy ślady małych, dziecięcych stóp. Gdy dotarliśmy do źródła rzeki, okazało się, że miałem rację. Widzicie, że przy brzegu tego strumienia tutaj leży troje zwłok, które są naszpikowane
strzałami. Okazało się, że wśród zwłok znalazło się ciało kapłana, który zniknął niedawno z wioski. Gdy zaczęliśmy rozkładać się z noclegiem, ujawnił mi się właściciel owych śladów stóp, Duszek Lasu, który rysując kilka prostych rysunków, wyjaśnił nam tu mniej więcej, co zaszło. Gobliny. Fachowa infografika. Się nazywa piktogram, mój drogi. Tak, coś takiego. Duch wskazał nam kierunek, gdzie mamy się udać, po czym zniknął. My na dobre rozłożyliśmy się obozem i poczęliśmy rozważać, jak tu się uporać z tym goblińskim dylematem. Kiedy Cyrus wartował, Gareth... Co to jest Gareth? Krasnolud, który tutaj był z nami. Zniknął, zostawiając nas samych. Postanowiliśmy z Beornem go dogonić, na wypadek gdyby chciał nas wykiwać. Zamieniłem się w konia i popędziliśmy. Po krótkim pościgu niestety wpadliśmy w zasadzkę. Niestety dla zasadzających się, bo okazuje się, że jesteśmy z Beornem siłą nie do powstrzymania. Jak można się było spodziewać, zaatakowały nas gobliny, jednak to, co całkiem nas zaskoczyło, to fakt, iż Gareth... Co to jest Gareth? Łowczy. Jest jednym z nich. Mhm. I wygląda jak Gareth, to ta istota, tylko że jest... I połowa jego twarzy jest taka zielonkawa, goblinia, albo przypominająca orka. Po brawurowym spuszczeniu ciężkich omłotów goblinom... I have this effect on people. Niestety okazało się, że Gareth... Co to jest Gareth? Dość. Łowczy, zbiegł. Nie udało nam się odnaleźć jego śladów, więc odeszliśmy kawałek dalej i ponownie rozbiliśmy obóz przy jakichś większych skałach. Po chwili odpoczynku zawitał do nas po raz kolejny duch lasu. Znowu zaczął rysować jakieś znaki, a my próbowaliśmy zgadnąć, o co mu chodzi. I widzisz, drapany jest taki rysuneczek. Czy to wygląda jak troll? Wygląda tak, jak wygląda. Ogr. No i co, z wachlarzem i strzałą, czy to? Jesteś ranny? Nie wiem, no dotykam to miejsce, co on stuka. Też stuka. No o co ci chodzi, gościu? A, że zabił goblina. Że już nie żyje? Nigdy nie byłem dobry w tę grę. Co? Aha, że goblin i ogr. I po naszych nieudolnych próbach zrozumienia ducha, ten obdarzył nas jakimś znakiem. A zaraz potem dowiedzieliśmy się, o co chodziło naszemu małemu stróżowi. I dosłownie za skały tak łapa tego ogra. Nie będę miał pełnego resta, co? Przyszedł dalej, nie widząc was kompletnie. Fazura. Takie. I tu zakończymy sesję. No, to by było na tyle. Dużo się wydarzyło u nas ostatnio. Oj, dużo. Tymczasem kolejna porcja naszych przygód już na chryzantemie. Na horyzoncie! Co?